they confront. This is Future State. Discover the destiny of the DC Universe. Cześć, Szymon z tej strony, witam na moim kanale. Witam w kolejnej recenzji mojego własnego komiksu. Powiem dzisiaj parę słów o stanie przyszłości Ligi Sprawiedliwości. Jest to trzeci tom, nazwijmy to cyklu, wydanego przez Egmont, obok Batmana i Supermana. Superman mi się podobał, Batmana jeszcze nie czytałem, ale wróćmy do Ligi Sprawiedliwości. Komiks ten jest oczywiście wydany przez Egmont. Miękka oprawa ze skrzydełkami. Ja bardzo lubię taką formę wydawania. Na okładce mamy zapowiedzi pozostałych tomów oraz pokoleń i nieskończonej granicy. Tutaj mamy Liga Sprawiedliwości, troszkę z Supermanem, troszkę z Batmanem, jakieś grafiki promocyjne i tak dalej. Co to jest za komiks? Tak jak w Supermanie mamy kilka opowiadań. Sobie możemy zobaczyć na spis treści, czyli Future State Wonder Woman 1-2, Future State The Flash, Future State Aquaman i Future State Justice League 1-2, po dwa numery każdego. Jak tak sobie przeglądamy te opowieści, to może się zastanowić, dlaczego Liga Sprawiedliwości tak jakby tu brakowało jakiegoś spisu treści, bo zwróćcie uwagę, tutaj mamy Mroczna Liga Sprawiedliwości i najpierw mamy opowieść całej Mrocznej Ligi Sprawiedliwości, 20 kilka stron. Część druga. Na kilkanaście stron znowu. I dopiero tutaj wchodzimy do tej właściwej Ligi Sprawiedliwości. To skąd to się wzięło? Z ciekawości sprawdziłem i w Stanach Zjednoczonych, jak wychodziły te zeszyty z Ligą Sprawiedliwości, to był zeszyt zwykłej Ligi i Justice League Dark, czyli Mrocznej Ligi Sprawiedliwości. Czyli jakby były podwójne. Dlatego tutaj mamy tylko ten wpis. Różnic, które jeszcze zauważyłem w tym naszym polskim wydaniu, to nasze zbiorcze wydanie Ligi Sprawiedliwości zawiera tutaj tom Future State Wonder Woman 1-2. Natomiast w wydaniu amerykańskim to była seria Green Lantern, stan przyszłości Green Lantern. I komiks był grubszy od tego, gdyż te zeszyty Wonder Woman mają mniej więcej chyba normalną wielkość, albo 30 stron, coś koło tego. Natomiast zeszyty Green Lanternów były po 48, czyli zamiast Future State Wonder Woman było Future State Green Lantern 1-2 w wydaniu amerykańskim. Istotna rzecz, co się stało z Wonder Woman. Wonder Woman, Yara Flor, miała swój własny album zbiorczy, który zawierał te dwa zeszyty są tutaj. Dwa zeszyty Immortal Wonder Woman i Wonder Woman Superman. Nie czytałem w oryginale, więc nie wiem, jaki jest poziom tamtych opowieści. Co do tych. Mamy tu, tak jak było w tomie z Supermanem, kilka niepowiązanych ze sobą historii, przedstawiających bliżej nieokreśloną przyszłość, gdzie dzieje się coś. Wiem, bardzo takie ogólne. Sytuacja jest taka. Mamy tutaj coś się dzieje w przyszłości. Mamy następczynię Diany, czyli Yara Flor, która musi zejść do, nazwijmy to, jakiegoś formy otchłani, piekła, czy coś takiego, do zaświatów, o. I tam wykonać pewnego rodzaju misję. Jest to ciekawy koncept, klimatyczna postać, fajna postać i rozwiązanie też jest niebanalne. Ogólnie rzecz biorąc, Yara jest intrygującą postacią i chętnie bym poczytał coś więcej. Dlatego jestem troszeczkę rozczarowany, że Egmont nie pokusił się o czwarty tom stanu przyszłości z Wonder Woman, a tutaj nie zostawił tego Green Lanterna. Tym bardziej, że jeżeli śledzicie mój kanał, to wiecie, że jestem fanem konceptu Green Lanternów. A Green Lantern, który pojawia się w tym tomie, ta pani, jest bardzo intrygującą postacią. Ale o tym dalej. Kolejne opowiadanie to jest oczywiście dotyczy Flasha. Tu mamy fajny koncept ze speedsterami, bo mianowicie jeden ze speedsterów został, powiedzmy, opanowany przez coś demona, negatywną moc prędkości, nie wiadomo przez co. No i trzeba go powstrzymać. Wokół Barego jednoczą się inni pozostali przy życiu sprinterzy i kombinują, jak go powstrzymać. Nie jest to łatwe, jest trudne i takie nostalgiczne, powiedziałbym. Troszeczkę nam pokazuje o tego charakteru bohatera, charakteru Barego.
I mi się podobało. Ogólnie rzecz biorąc. Co mamy dalej? Dalej mamy świat Aquamena. Świat Aquamena, gdzie mamy najprawdopodobniej córkę Artura i Mary oraz Jacksona. Jacksona kojarzę z jakiegoś serialu, czy skądś, gdzieś mi mignął. Natomiast i ogólnie co my tu mamy? Tu jest sytuacja taka, że on na początek jest zatrzymany przez jakąś dziwną istotę. No i ogólnie przemieszczanie mamy między przestrzenią kosmiczną, tak jakby istniały oceany, które łączą cały wszechświat. I tu mamy fajnie zrobione, bo są dwa rozdziały. Pierwszy rozdział skupia się na tym, na Jacksonie, można powiedzieć, a drugi skupia się na córce Mary i Artura, tylko chyba Andy się nazywa, tak. Też bardzo fajna klimatyczna rzecz i ogólnie mi się podobało, było ciekawe. Następnie mamy Mroczną Ligę Sprawiedliwości. Postacie mi praktycznie nieznane, rzadko się z nimi widuję, w Polsce seria nie była wydawana, ale mamy te postacie, czyli Zatanna, Detektyw Szympans, pojawia się też Demon Etrigan, mówiący wierszem. Ogólnie rzecz biorąc, magia zanika i trzeba powstrzymać kogoś, kto do tego doprowadził. Koncept bardzo fajne, klimatyczne, pojawienie się doktora Fate'a. Ogólnie dobra rzecz. To się dobrze czytało, przynajmniej dla mnie. Ale chyba historia, która najbardziej mi się spodobała, najciekawsza, to była samej Ligi Sprawiedliwości. Ponieważ tu mamy w pewnym sensie takie zestawienie tej Ligi Sprawiedliwości, następców naszych, Green Lanterna, Flasha, Aquawoman, Wonder Woman i tak dalej, Superman, z zestawieniem Ligi Sprawiedliwości, którą znamy z naszych obecnych czasów. I jest sytuacja o tyle ciekawa, że w przeciwieństwie do tej naszej Ligi Sprawiedliwości, obecnej, która bazowała na tym, że wszyscy byli przyjaciółmi, czy znali się, byli jak rodzina, znali swoje tożsamości, wspierali się, pomagali sobie w życiu codziennym i tak dalej. Tutaj był pomysł na Ligę Sprawiedliwości jako zadaniowców. Czyli jest, przychodzimy do pracy, nie wiemy o sobie nic, unikamy swojego życia prywatnego, nie wiemy, kto jest pod maską i tak dalej. Ale czy to ma sens? No jest tutaj motyw zdrady i właśnie ten koncept jest, moim zdaniem, leży u podstaw tego komiksu, u wypuklenia tych różnic między tą ligą, a poprzednią ligą. Czy rozwiązanie tym, że my tylko pracujemy, tylko wspólnie walczymy, czy jednak powinniśmy być jak rodziną. Fajne zestawienie. Naprawdę mi się to dobrze czytało. Fajne postacie, intrygujące. I czy te zasady są aż tak istotne? No właśnie. To na to musimy sobie odpowiedzieć sami. Ogólnie to mi się podobał. Paradoksalnie wiem, że chwalony jest najbardziej chyba Wonder Woman, a ten opowiadanie z Wonder Woman było takie dla mnie najsłabsze, najmniej ciekawe. Z Flashem mi się podobało, bo było fajna sytuacja z Barrym. Z Aquamanem też było fajnie, też mi się podobało. Mroczna Liga Sprawiedliwości, no, klimat po prostu, szczególnie Etrigana, super, bo tam jest właśnie, jeszcze w tej mrocznej jest taka fajna paleta barw zastosowana. Takie troszeczkę jakby przygaszone, one są kolorowe, ale przygaszone, tak jakby jakiegoś koloru zabrakło, ale niby są wszystkie kolory. Fajnie zrobione. No i ta finałowa opowieść. Nie powiem wam, kto powraca, bo to nie o to chodzi. W każdym razie jest nawiązanie do JSA Granta Morrisona, które wyszło wydane przez Egmont. Wyszło w jednej i drugiej kolekcji. Więc fajne nawiązanie. JLA, a nie JSA. Nie jest Amerykańska Liga Sprawiedliwości, a nie Amerykańskie Stowarzyszenie Sprawiedliwości. Tak prezentuje się zatem Liga Sprawiedliwości ze strony przyszłości. Batmana nie czytałem, więc jeszcze nie wiem. Na razie 2/3 jestem zadowolony. Lubię takie wariacje przyszłości, takie opowiadania. Superman mi się podobał, Liga mi się podobała. Wkrótce nadejdzie czas na Batmana. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć!